Ten wykład oglądasz jedynie dzięki finansowemu wsparciu widzów. Informujemy, że treść wykładu ma charakter jedynie informacyjny i nie zastępuje wizyty u lekarza lub specjalisty. Zastosowanie przedstawionych terapii widz podejmuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. Flash of Minds prezentuje. Barbara O'Neill w serii wykładów pod tytułem KOMPAS. Zasady zdrowego życia. Odcinek 21. Zioła jako naturalne remedium. Część trzecia. Witam ponownie na wykładzie poświęconym tematyce ziół. Zanim przejdziemy do zasadniczej części tematu, w pierwszej kolejności chciałabym przyjrzeć się mechanizmowi bólu. Oczywistym jest, że ból ma niekorzystny wpływ na człowieka i często odbiera jasność myślenia. Wyjaśnijmy zatem, czym jest ból z przymierzeńcem czy wrogiem. Pierwszą rzeczą, którą należy wyjaśnić, kiedy dopada nas ból, jest jego przyczyna. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, zmusza do rozważenia, czy coś niepokojącego dzieje się w danym obszarze. Posłużę się doświadczeniem z dzisiejszego poranka, kiedy to dowiedziałam się, że jedna z naszych drogich sióstr ostatniej nocy bardzo cierpiała z powodu bólu kolana. To nagłe cierpienie zmusiło ją do spędzenia nocy w lesie, po którym spacerowała aż do rana. Ból był tak intensywny, że nie mogła powstrzymać się od płaczu. Tego ranka, w czasie modlitwy do mojego boskiego, najpotężniejszego lekarza, jakiego kiedykolwiek miał świat, zostałam zainspirowana, by mówić o bólu. Interesujące w tym wszystkim jest to, że te dwa zdarzenia nałożyły się na siebie. Ból kolana i moje wewnętrzne przekonanie, że powinnam poruszyć akurat ten, a nie inny temat. Chcąc pójść dalej, musiałam dowiedzieć się, czego to kolano doświadczyło w przeszłości. Z wywiadu wynikało, że przeszło wiele. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale w przeszłości ucierpiało w bardzo poważnym wypadku samochodowym w wypadku, który przeżyła tylko ona sama. Miała wtedy 15 lat, a mocno uszkodzone kolano musiało przejść 13 operacji. To bardzo dużo, jak na jeden organ. Kontuzja pozostawiła trwały ślad. Ale dlaczego akurat z zeszłej nocy tak dotkliwie dało o sobie znać? Rozważaliśmy różne możliwości. Być może poprzedniego dnia zbyt dużo czasu spędziła w pozycji siedzącej. Być może za mało się ruszała. A może powinna więcej odpoczywać i nie nadwyrężać kolana. Jednak istniała też taka możliwość, że z powodu braku ruchu do kolana nie dopływała wystarczająca ilość krwi oraz limfy. Być może po prostu należało zachować równowagę pomiędzy odpoczynkiem a aktywnością. Bardzo ważne jest, by zrozumieć, że w przebiegu leczenia istotny jest zarówno odpoczynek, jak i odpowiednia porcja ruchu. Ponieważ co wspomaga procesy samoleczenia? Czytamy, że życie ciała jest we krwi, a prawidłowy dopływ tej życiodajnej substancji do tkanek jest pobudzany przez ruch. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że siedzenie w miejscu przez większość dnia nie byłoby dla tej kobiety korzystne. Gdy przyłożyłam dłoń do jej kolana, poczułam gorąco. Powyżej i poniżej noga była ciepła, ale samo kolano płonęło. Sam okład z lodu nie zażegnał problemu. Ta noga potrzebowała czegoś więcej. Prawdą jest, że bardzo dobrym, a nawet najlepszym przewodnikiem gorąca i zimna jest woda. Czytałam o prostym zabiegu, który prawdopodobnie był pierwszym zabiegiem hydroterapii, jaki kiedykolwiek wykonano. Przygotowaliśmy więc miskę z bardzo zimną wodą i dwa ręczniki. Kiedy okład się rozgrzał, odwracaliśmy ręcznik na jego zimną stronę, a potem podmienialiśmy go świeżym, zimnym kompresem. I tak na zmianę, jeden po drugim. Co rozgrzewało ręcznik? To woda w nich zawarta przewodziła ciepło. Źródłem bólu jest zazwyczaj toczący się w organizmie stan zapalny. W pierwszej kolejności należy zatem skupić się na jego wyciszeniu, i zimne kompresy są do tego zadania idealne. Wymienialiśmy zimne okłady przez około pół godziny. Powiedz proszę, czy kiedy przyszłam do ciebie następnego ranka, ból był mniejszy? W skali 10 na 10 mógł zmniejszyć się do 8 na 10? Tak, sądzę, że tak. 8 na 10 to nie jest dobry wynik. Takie natężenie bólu można nawet ocenić przez zwykłą obserwację. Silny ból spina całe ciało. Widać to gołym okiem. Mimo, że na ten moment efekt był niewielki, to istotnym było, że został w końcu przełamany toczący się w organizmie stan zapalny. I jak to zwykle bywa, cierpieniu fizycznemu towarzyszy cierpienie psychiczne. Ból fizyczny budzi pamięć o stracie i przykrych okolicznościach, które go wywołały. I tu zaczyna się rola misjonarzy medycznych. To jest czas na pociechę, uściski i na pokrzepienie w bólu. W księdze Kaznodziei 3.5 czytamy, że jest czas rzucania kamieni i czas zbierania kamieni, czas uścisków i czas powstrzymywania się od uścisków, a to był nasz czas niesienia pociechy. Tak więc wokół naszej pacjentki zgromadziły się siostry, gotowe ulżyć w cierpieniu. Kontynuacja zimnych zabiegów sprawiła, że ból zaczął zwolna ustępować. Zasugerowałam wtedy, by podniosła nogę wyżej i położyła ją na krześle. W przerwie między zabiegami około godziny później zastosowaliśmy okład z imbiru, ponieważ jak pamiętacie imbir dobrze służy stawom. Przyłożyliśmy ten okład na bolące kolano i zwróciliśmy się do Boga w modlitwie, by je pobłogosławił. Niefortunnie, gdy w czasie modlitwy miałam zamknięte oczy, nie uświadomiłam sobie, że trzymam nogę tej pani w niewygodnej pozycji. Gdybym miała otwarte oczy, szybko bym ją ułożyła na swoim miejscu. Na szczęście, kobieta uśmiechała się tylko. Gdy po porannym wykładzie kilka godzin później wybieraliśmy się nad jezioro, poprosiłam naszą siostrę, by do nas dołączyła. Przystała na moją propozycję bez chwili namysłu. Kochała pływać. Miło było patrzeć na jej uśmiechniętą buzię, co świadczyło o zmniejszeniu intensywności bólu. Zdejmując jej okład z kolana, zachęciłam ją do zanurkowania w zimnej wodzie. Wyszła z wody cała w skowronkach. Nareszcie mogła popływać. Kiedy spytałam, na ile ocenia w tej chwili ból, odparła, że 3 na 10. Potwierdzało to również jej ciało. Ponieważ ból wywołany był przewlekłym stanem zapalnym, walka z nim była spowolniona. Mimo, że nasza siostra wciąż nie czuła się najlepiej, nadal była obolała i spięta, krzyknęłam z entuzjazmem: To jest bardzo dobry przykład, dobra lekcja poglądowa dla studentów. A zaraz potem dodałam: Bardzo się cieszę, że przytrafiło ci się to tutaj, pod naszym okiem, ponieważ teraz będziesz już wiedziała, jak postępować, jeśli to samo przydarzy ci się w domu. Wydaje się, że nie ma nic prostszego od zimnych kompresów. W takim stanie są one nawet bardziej zasadne niż okłady z lodu, ponieważ woda jest idealnym przewodnikiem ciepła. Gdyby sytuacja z dzisiejszego poranka powtórzyła się kiedykolwiek, ta miła siostra będzie wiedziała, jak sobie pomóc. Mam jednak nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Zazwyczaj schłodzenie zapalonego miejsca następuje po około półgodzinnym stosowaniu zimnych kompresów. Warto więc o tym pamiętać, że ból często, choć nie zawsze, jest wynikiem toczącego się w tkankach stanu zapalnego, a w każdej sytuacji bardzo ważny jest wywiad. Gdy pojawia się problem, musicie najpierw ustalić przyczynę, której najczęściej należy szukać w przeszłości. Obrażenia z przeszłości, jakiś stary uraz. Oczywiście nie możecie cofnąć czasu, jednak takie informacje są kluczowe w kontekście ustalenia przyczyny. Z im starszym problemem mamy do czynienia, tym dłużej będziemy musieli czekać na prawidłową reakcję organizmu. Na szczęście, w tym przypadku reakcja była prawie natychmiastowa. Nie czekaliśmy na nią zbyt długo. To zadziwiające, że tak prosty zabieg sprawdził się przy tak poważnym urazie. Nie spotkacie zbyt wielu ludzi z tak ciężkimi urazami. Jeśli napotkamy na misjonarzy medycznych, którzy sami przeżyli coś podobnego, to czy nie sądzicie, że będą oni doskonali w tej misji? Oczywiście, że tak, ponieważ osoby te będą miały za sobą konkretną historię, swoje osobiste doświadczenia, którym będą mogły się dzielić. Nic nie zjedna uwagi ludzi z taką siłą, jak wasze osobiste doświadczenie, którego efekty mogą zobaczyć sami. I dlatego powiedziałam do tej siostry To jest cud, że przeżyłaś. A kolejnym cudem jest to, że wciąż możesz chodzić. To, co się stało, nie można było porównać z niczym innym, jak tylko z cudem bo właśnie nim będzie mogła dzielić się z innymi. W jej osobistym doświadczeniu ukryta jest moc, dzięki której będzie mogła pomagać bliźnim. W Objawienia 12.11 czytamy, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swego świadectwa. Doświadczenia nie potrzeba szczególnego wykształcenia, ponieważ w osobistym świadectwie ukryta jest wyjątkowa siła. Widzę, jak to mi pomaga w kontaktach z ludźmi i robi wielką różnicę. Ludzie doświadczający fizycznego bólu często pytają mnie, czy znam naturalny środek przeciwbólowy. A ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do sięgania po tabletkę, wielu z nas domaga się ziół o podobnie szybkim działaniu. Jednak medycyna naturalna nie działa w ten sposób. Jej działanie opiera się raczej na dochodzeniu przyczyny zaistniałego problemu. Dlaczego nas to boli? Wczoraj wspominałam wam, że istnieje pewne zioło o analgetycznym, przeciwbólowym działaniu. Ziołem o takich właściwościach jest pieprz kajen. Nie pomyślałam o kajen akurat w tym przypadku, ponieważ naszym absolutnym priorytetem było schłodzenie kolana i tym samym doprowadzenie do redukcji bólu. Wspominałam również o mężczyźnie, który włożył rękę w walec. Wyobrażam sobie jak bardzo musiało go to boleć. Obecnie czeka aż rozpocznie się proces gojenia. Lód to kolejny środek przeciwbólowy, chociaż z obserwacji reakcji organizmu wynika, że nie zawsze jest w pełni skuteczny. Pozwólcie, że przypomnę, że zawsze zaczynacie od przeprowadzenia wywiadu i zapoznania się z historią choroby. Obserwujcie objawy oraz reakcję organizmu na stosowane zabiegi. Te informacje wskażą Wam lub potwierdzą właściwy kierunek działania. Wychowałam sześcioro dzieci i wiem, że to, co zadziałało u jednego, nie musiało zadziałać u pozostałych. Musicie obserwować reakcję organizmu. Jest to bardzo ważne. W przypadku mężczyzny, który włożył dłoń w walec, herbatki z pieprzu kajen dały bardzo dobre efekty. Jak sam się wyraził, kajen zadziałał z taką samą mocą, jak silne środki przeciwbólowe. Takie świadectwo robi wrażenie. Prawdą jest, że na początku odczuwa się pieczenie, ale po chwili to uczucie słabnie. Jak go stosować wewnętrznie czy zewnętrznie? Zewnętrznie ach, przepraszam. Od wewnątrz, źle zrozumiałam. Zaaplikowaliśmy odrobinę na jego palec, żeby wykluczyć alergię, ale jako środek przeciwbólowy stosuje się go od wewnątrz. W tym celu najprościej jest wsypać pół łyżeczki proszku kajen do niewielkiej ilości wody i potem wypić to. Może was trochę zatkać, ale jeśli naprawdę doskwiera wam ból, przyjmiecie wszystko. Jest wspaniała książka doktora Paula Branta pod tytułem Dar Zwróćcie uwagę na sam tytuł Dar Bulu. Myślę, że na końcu nazwiska jest litera T. Próbujcie na te dwa sposoby. Doktor Brent dzieli się w niej swoją historią z pobytu w Indiach. Pracując w jednym ze szpitali, zachorował na kamicę żółciową. Ale ponieważ przez kilka tygodni był bardzo zajęty, odłożył problem na później. Pewnej nocy obudził go silny ból w prawym podrzebrzu. Wstał więc i wyszedł na bosaka na szpitalne podwórko. Napisał, że ścieżki były wysypane pokruszonymi muszelkami. Z takim bolesnym wyzwaniem musiały zmierzyć się jego nagie stopy. Ból w podrzebrzu był przy tym ledwo odczuwalny. To, co on czuł pod stopami, po prostu ściągnęło na siebie całą jego uwagę. Dodał. Zastanawiałem się wtedy, co inni mogą sobie pomyśleć, widząc neurochirurga spacerującego w środku nocy w piżamie i na dodatek boso po ścieżkach usłanych pokruszonymi muszelkami. Jednak przed powrotem do budynku ból złagodniał i z natężenia 8 na 10 zmniejszył się do 5 na 10, co pozwoliło mu w miarę spokojnie zasnąć. Ktoś kiedyś napisał Czy wiesz, czym jest aspiryna? To tak, jakbyś idąc drogą wbił sobie w palec drewnianą drzazgę z kawałka drewna, który właśnie wziąłeś do ręki. Odczułeś dotkliwy ból, ale idąc dalej kopnąłeś się w stopę, co zabolało jeszcze bardziej i sprawiło, że prawie już nie czułeś bolącego palca. Podobnie aspiryna, która bardzo często powoduje krwawienia z błony śluzowej żołądka, powodując ból w tej okolicy. Jednak może się zdarzyć, że nie zauważymy tego bólu, ponieważ mózg przekieruje naszą uwagę gdzieś indziej w inne bolesne miejsce. Tego ranka mówiłam również o substancjach przeciwbólowych uwalnianych przez mózg w czasie snu. W miesiącach letnich ma to miejsce między 22 a 3 nad ranem. Ćwiczenia fizyczne usuwają produkty uboczne powstałe po wykorzystaniu tych naturalnych środków przeciwbólowych, przygotowując miejsce na kolejny nocny wyrzut. Kolejnym czynnikiem zmniejszającym ból jest dostateczne nawodnienie organizmu. Odwodnienie potęguje ból. A potem znowu wracamy do ośmiu zasad zdrowia. Na pytanie, czy istnieje ziołowy środek przeciwbólowy, odpowiedziałabym, że takie właściwości ma pieprz kajen. Czy istnieje zagrożenie przedawkowania pieprzu kajen? W swojej książce Powrót do Edenu Jetroklos, myślę, że już wcześniej o tym wspominałam, poświęcił pół strony każdemu z opisanych przez siebie ziół, natomiast Cayenne poświęcił aż dziesięć stron. Przytoczył tam wypowiedzi kilku naukowców, a jeden z nich twierdził, że nie jest możliwe, by przedawkować pieprz cayenne. Nie sądzę też, żeby ktokolwiek był gotów na wypicie połowy filżanki papryki cayenne naraz. Poza tym, jeśli przyjęlibyśmy dużą dawkę tej substancji, to na drugi dzień, siedząc na toalecie, z pewnością byśmy to odczuli. Osobiście również uważam, że trudno byłoby przedawkować kajen. No, Czy kajen nie podrażnia śluzówki żołądka? Nie, nie podrażnia. Pewien lekarz powiedział, że nie jest rzeczą możliwą, by przedawkować tę przyprawę. A ktoś inny, że nie spowoduje nadżerek. Innymi słowy nie podrażni śluzówki żołądka. Powodem dla którego może wydawać się, że przyprawa ta ma właściwości drażniące, jest zawarta w niej kapsaicyna, która rozgrzewa nasz organizm od wewnątrz i pobudza zakończenia nerwowe. Stąd odczuwane przez nas często po zjedzeniu uczucie mrowienia. Inaczej reagujemy na czarny pieprz. On zdecydowanie podrażnia błonę śluzową przewodu pokarmowego, podobnie zresztą jak papryczka chili czy gorczyca, dlatego ważne jest, by wiedzieć, które zioła podrażniają przewód pokarmowy, a które go leczą. Ellen White radzi, byśmy nie spożywali ostrych przypraw. Jednak niektórzy nadinterpretują jej rady, myśląc, że Ellen White odradza również stosowanie imbiru i pieprzu kajen. Dlatego ważne jest poznanie substancji czynnych zawartych w poszczególnych przyprawach, a także zrozumienie ich wpływu na organizm. Są ludzie, którzy twierdzą, że pieprzka jen jest stymulatorem. Z pewnością nie stymuluje układu nerwowego, natomiast przyczynia się do przekrwienia tkanek. Innymi słowy, działa pobudzająco w celu lepszego ukrwienia tkanek. Życie ciała jest we krwi, zatem cokolwiek pobudza krążenie jest dobroczyńcą dla naszego ciała. Kilka lat temu byłam w naszym sanatorium na Fidżi. W ogóle nie używano tam imbiru, chociaż na targu bez problemu można go było kupić. Spytałam: Nie używacie imbiru? Nie, odpowiedzieli. Pewnego razu gościliśmy misjonarza, który powiedział nam, że imbir to stymulant. Nie, 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 powiedziałam. Prawdą jest, że imbir ma właściwości rozgrzewające, ale tylko w kontakcie ze stanem zapalnym. Stosuje się go w okładach w celu usunięcia zapalenia z tkanek. Imbir ma działanie przeciwzapalne, co oznacza, że niweluje proces zapalny w obrębie tkanek. W internecie można z łatwością znaleźć interesujące nas zioło i wyczytać, jakie ma właściwości. Wśród naturalnych środków przeciwzapalnych stosowanych zewnętrznie, z pewnością najskuteczniejszym jest Imbir. jest To jest Teraz jednak chciałabym skupić się na omówieniu właściwości zimnych okładów. To właśnie je zastosowaliśmy jako pierwszoplanowe antidotum w walce ze stanem zapalnym u naszej drogiej siostry, ponieważ po nich spodziewaliśmy się najszybszej reakcji. Dlaczego przez pół godziny pilnowaliśmy, żeby okład był ciągle zimny? Schłodzone tym sposobem kolano mogło teraz przyjąć okład z imbiru. Zauważyłam, że często po półgodzinnym kontakcie z imbirem pacjent zgłaszał, że nie może znieść uczucia gorąca pod kompresem. Wtedy zawsze usuwaliśmy opatrunek. Pytałam naszą siostrę: Czy okład nie jest dla niej zbyt gorący? Nie mogła jednak odpowiedzieć na to pytanie z powodu rozległego uszkodzenia zakończeń nerwowych w skórze. Pamiątka po licznych operacjach. Niestety w czasie operacji nie można zapobiec takim uszkodzeniom. Pozostawiliśmy więc ten okład trochę dłużej i zdjęliśmy go dopiero nad jeziorem, pozwalając jej zanurzyć się w chłodnej górskiej wodzie. W innym przypadku musielibyśmy usunąć gorący okład i zastąpić go zimnym kompresem. Pozwólcie, że przypomnę. Kończenie zabiegu zimnym normalizuje krążenie, zapobiega wychładzaniu i zamyka pory. To jest najlepszy zewnętrzny schemat postępowania w walce ze stanem zapalnym. Od wewnątrz natomiast ze stanem zapalnym najlepiej radzi sobie kurkuma. Jak można ją przyjmować? Można przyjmować ją nawet w dość dużych dawkach. Kiedyś doświadczyłam kontuzji ramienia, a ponieważ nie mogłam ruszać ręką, postanowiłam to zdiagnozować za pomocą skanu komputerowego. Zdjęcie wykazało przerwanie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego na całej jego długości. Ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego znajduje się w zagłębieniu kości ramiennej i służy odwodzeniu ramienia. Tym ruchem pociąga za sobą mięsień na ramienny. Miałam więc przerwanie ścięgna i dziurę w ramieniu na szerokość 1 cm. Udałam się z tym po poradę do chirurga ortopedy. Spojrzał i powiedział: Hmm, bez operacji się nie obędzie, ale teraz wykonujemy to metodą dziurki od klucza, dodał. Wiecie, jak oni teraz to robią? W komputerze kreślą małą ilustrację tego, co będą robić. To metoda laparoskopowa, mało inwazyjna. Byłam pod wrażeniem. Powiedziałam: Dobrze, wygląda to mało inwazyjnie. Ma pani spore rozdarcie. Wątpię, żeby zrosło się to samoistnie, powiedział. Nie zagoi się, jeśli ciało się nie złączy. Problem w tym, że nie miałam wykupionego prywatnego ubezpieczenia, a korzystałam z powszechnie dostępnego. Zagojenie się takiego urazu bez chirurgicznej interwencji zajęłoby jakiś czas. Hmm, a ile kosztuje taki zabieg, gdybym zdecydowała się mu poddać? Spytałam. Dwa tysiące dolarów odpowiedział. Hm, dobrze byłoby to szybko naprawić, pomyślałam. Poza samą operacją trzeba będzie opłacić jeszcze anestezjologa i kilka innych rzeczy. Gdy to usłyszałam, powiedziałam, zapomnij. Zapisał moje nazwisko, ale jak się potem zorientowałam, wizytę wyznaczył mi dopiero za 10 miesięcy. Pomyślałam sobie, dlaczego zostawił mnie bez pomocy na tak długi czas? Myślę, że wierzył, iż sama sobie z tym poradzę ponieważ był bardzo zdziwiony, że już w tym momencie mogłam tak wiele zrobić z tym ramieniem. Poza tym widział, że jestem w dobrej formie. Sam wyglądał na wysportowanego pięćdziesięciolatka. Jedna sprawna osoba potrafi rozpoznać i docenić drugą pokrewną jej duszę. Teraz wiedziałam, co dokładnie mi dolega, wróciłam więc do domu i zaczęłam stosować kompresy z żywokostu. Ponieważ stało się to zimą, musiałam korzystać z korzenia. Kładłam okład na cztery godziny, dwa razy dziennie. Był to bolesny zabieg, ale miał prawo boleć. Wewnętrznie natomiast przyjmowałam kurkumę. Początkowo było to 6000 mg ekstraktu z kurkumy dziennie w kapsułkach. Żywokost i kurkuma sprawiły, że natężenie bólu z 8 na 10 zeszło do 2 na 10. W tym czasie miałam bardzo napięty harmonogram. Prowadziłam sanatorium, a w nadchodzącym tygodniu musiałam wyjechać na kolejne wykłady. Tuż przed wykładem zakładałam bluzkę z szerokimi rękawami, by zamaskować okład. Robiłam to tak długo, jak długo była ku temu potrzeba. W miarę zmniejszania się natężenia bólu ograniczałam okłady do jednego dziennie. Myślę, że okłady dwa razy dziennie robiłam przez trzy tygodnie. Potem zmniejszałam dawkę kurkumy z 6000 na 3000 mg. I tak stopniowo schodziłam niżej i niżej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ramię odzyskało pełną sprawność. Aż trudno mi uwierzyć, że było kiedyś kontuzjowane. Co się zatem tam wewnątrz zadziało? Tego nie wiem. Nie byłam przygotowana, by płacić po raz kolejny duże pieniądze za skan. Czy potrzebuję tego zdjęcia? Nie sądzę, ponieważ ramię wróciło do swojej dawnej formy. Absolutnie nic mnie tu już nie ogranicza. Co więc się stało w moim ciele te 5-6 lat temu? Tego nie wiem. Czy doświadczyłam darmowej mocy stymulantów wzrostu? Czy to on połączył rozchodzące się warstwy mięśnia? Nie wiem, ale tak to wyglądało. Widzicie tu reakcję organizmu na konkretne działania, które skutecznie pokonały problem oraz związany z nim ból. Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyślałabym w sytuacji pojawienia się bólu, byłoby sięgnięcie po leki przeciwbólowe. Wcześniej opowiadałam doświadczenie z bólem ucha i tym, jak zwykły okład zgotowanej cebuli znacząco go zmniejszył. Pamiętajcie zatem, że przy ocenie stanu zdrowia pacjenta musicie wziąć pod uwagę przyczynę problemu, spojrzeć na historię choroby oraz przeanalizować objawy. W taki właśnie sposób podeszliśmy dzisiaj rano do przypadku naszej siostry. Już nic ją nie boli, a jeśli ból powróci, będzie wiedziała, jak sobie z nim poradzić. Doktor Paul Brent dzieli się interesującym zrozumieniem mechanizmu bólu. Twierdzi on, że wyłączając ból, tak naprawdę wyłączamy swój system ostrzegawczy. Za pośrednictwem bólu ciało stara się nam o czymś zasygnalizować. Przepraszam, tu masz problem, czy mógłbyś coś z tym zrobić? To zmusza nas, by szukać przyczyny. Kiedy skoczyłam ze spadochronem z samolotu i skręciłam sobie kostkę, to w oczekiwaniu na przybycie pogotowia leżałam na ziemi, gryząc palec. To bolało, ale jednocześnie pomagało nie czuć intensywności bólu w kostce. Kiedy po pół godzinie czekania pogotowie w końcu dotarło, pierwszą rzeczą, od której zaczęli udzielanie mi pomocy, był zastrzyk z lekiem przeciwbólowym. Zaprotestowałam. Nie dziękuję. Nie? Nie chce pani nic od bólu? Bo kiedy uderzysz się w głowę, na początku czujesz przeszywający ból, ale w miarę upływających sekund ból się zmniejsza. I z natężenia 10 na 10 schodzi do poziomu na przykład 7 na 10, który już można spokojnie znieść. Ratownicy byli bardzo zdumieni moją reakcją odmowy przyjęcia leku przeciwbólowego. Powiedziałam im, chcę czuć ten ból, ponieważ on mówi mi, co mogę robić, a czego nie. Czy to nie jest jego celem? Jak często budzimy się w nocy z obolałym ramieniem, na którym leżeliśmy przez dłuższy czas, ograniczając tym sposobem dopływ krwi do tej części ciała? Wtedy ból alarmuje, przepraszam, możesz uwolnić to ramię? To boli i my od razu zmieniamy pozycję i ból mija. Gdy dopada nas ból, od razu to widać, chociażby po wyrazie twarzy. Wspominałam wcześniej, że miewamy wielu gości uskarżających się na ból głowy, który jest wynikiem odstawienia kofeiny. Pomagamy im przez moczenie nóg w bardzo ciepłej wodzie. Dlaczego to pomaga? Ponieważ rozgrzane nogi ściągają krew z przekrwionych obszarów ciała, to jest strzewi, klatki piersiowej i głowy. Podobny efekt uzyskamy przykładając zimny kompres na czoło. Zanim to zrobimy, spytajmy naszego pacjenta, czy dobrze się z tym czuje. Jeśli odpowie, że nie czuje się z tym dobrze, proponujemy mu kompres na szyję. O, tak jest zdecydowanie lepiej, zwykle odpowiada. Zawsze musimy czekać na reakcję. Poza tym pacjentom z bólem głowy można też pomóc poprzez masaż i rozluźnienie mięśni obręczy barkowej. Jeśli bóle głowy nawracają dość często, musimy przeprowadzić wywiad. Zadać pytanie: kiedy najczęściej się pojawiają? Część kobiet na przykład doświadcza bólu głowy w okresie miesiączkowania, a to z kolei świadczy o zaburzeniu równowagi hormonalnej. Kiedy kobiety skarżą się na nawracające migreny, zadaję pytanie: kiedy zaczął się problem? Jeśli mówią, że w trzynastym roku życia, to już wiem, że w czasie, kiedy zazwyczaj pojawia się pierwsza miesiączka. W ten oto sposób wasze dochodzenie będzie dla was wskazówką do odkrycia przyczyny problemu. Zdarza się też, że ból głowy może być pozostałością po przebytym wypadku. Zdaje się, że o tym już wspominałam, iż mieliśmy dziewczynę, która w wieku 10 lat spadła z jabłonki, a w wieku 7 lat spadła z traktora. Na jej twarzy pozostały blizny spowodowane upadkiem na ogrodzenie z drutu kolczastego. Każdy taki upadek może również w jakiś sposób odkształcić kręgosłup względem jego anatomicznego ułożenia. Chiropraktycy lub osteopaci to specjaliści, do których warto się w takich sytuacjach zwrócić o pomoc. Chiropraktycy w dawnych czasach zajmowali się zazwyczaj nastawianiem kręgosłupa, jednak obecnie ich technika nieco się zmieniła. Owszem, dalej to robią, ale jednocześnie pracują z mięśniami, pomagając im wrócić na ich właściwe miejsce. Osobiście bardzo cenię osteopatów, ponieważ pracują oni z mięśniami, więzadłami, ścięgnami i kościami. Kiedy w zeszłym tygodniu miałam problem z plecami, udałam się do takiego osteopaty w Manchesterze. Porządnie rozciągnął mi nogi prawie we wszystkich kierunkach i w różnych pozycjach. A ponieważ osteopaci znają mięśnie, to dokładnie wiedzą, na jaką część ciała wpłynie rozciągnięcia konkretnej partii mięśnia. Następnego dnia poczułam się o 50% lepiej. Moje plecy zregenerowały się w dużym stopniu. Chiropraktycy czy osteopaci mają w szczegółach opanowaną anatomię człowieka. Znają dokładnie każdy mięsień, więzadło i ścięgno. Dlatego bezpiecznie jest szukać u nich pomocy. Spotkałam ludzi, którzy zostali uwolnieni od wielu poważnych problemów zdrowotnych dzięki ich praktykom. Pamiętam, jak nasza droga siostra opowiadała, że przy porodzie przesunięto jej miednicę nieco do przodu. Takie przesunięcie też da się ustawić. Pamiętajcie, by w każdym problemie oczekiwać reakcji organizmu. Mój mąż często opowiada historię swojej mamy, która cierpiała z powodu chronicznych bólów głowy. Jako 16-letnia dziewczyna chciała przeskoczyć płot, jadąc wierzchem na koniu. Jednak koń nagle się zatrzymał, a ona przeleciała kilka metrów w powietrzu. Tej drogiej kobiety nie ma już wśród nas, a ten wypadek zdarzył się około 50 lat temu. Mąż wspominał, że jego mama naprawdę cierpiała z powodu bólów głowy. W sumie miała pięcioro dzieci. Michael mówił, że od czasu do czasu odwiedzał ją w szpitalu psychiatrycznym, ale jako mały chłopiec nie rozumiał, o co w tym wszystkim chodziło. W tym czasie do miasta przyjechał kręgasz. Było to mniej więcej w latach osiemdziesiątych. Mama udała się więc do tego lekarza. Wystarczyła ta jedna wizyta, by nigdy więcej nie doświadczyła podobnych problemów. Nigdy więcej również nie wróciła do szpitala psychiatrycznego. Przyczyną problemu było odkształcenie prawidłowego ułożenia kręgosłupa. Nasze ciało funkcjonuje zgodnie z pewną precyzyjną równowagą. Na szczęście naruszenie tej precyzji może zostać wyrównane. Nie ma znaczenia, czy uszkodzenie nastąpiło w wyniku wypadku, czy jest innego pochodzenia. Wczoraj mówiliśmy o zastosowaniu aloesu, m.in. na oparzenia. Czy wiecie, co możemy uratować dzięki aloesowi? Możemy uratować też skórę. Dostałam wiadomość od kobiety, która cierpi z powodu atopowego zapalenia skóry. Choroba rozwinęła się dość mocno na skórze jej nóg. W dobrej wierze zastosowała okład z oleju rycynowego. A ponieważ jego konsystencja jest dość gęsta, przy zdejmowaniu okład pociągnął za sobą warstwę skóry, do której przylegał. Poradziłam jej, żeby kupiła liście aloesu i nałożyła kompres z żelu aloesowego. Potem zabandażowała nogę i czekała na odbudowę tkanek. Chciałabym teraz powiedzieć Wam, jakie zioła możemy stosować wewnętrznie. Skupimy się na przewodzie pokarmowym. Wczoraj podałam wam przepis, dzięki któremu możecie wyleczyć błonę śluzową jelita. Podobny efekt uzyskacie po zastosowaniu aloesu. Nie zdążyłam jednak opowiedzieć o dobroczynnym wpływie tej rośliny na jelita. Gdy przekroimy liść aloesu, to tuż pod skórką znajdziemy żółtą warstwę śluzu. Ten rodzaj śluzu może wykazywać drażniące działania na błonę śluzową naszych trzewi. Żółtej warstwy nie znajdziemy w polskiej odmianie szerokolistnej. Aloes od wewnątrz można stosować na kilka sposobów. Na przykład z liścia możemy wyciąć tylko przezroczystą galaretkę bez ruszania warstwy żółtego śluzu tuż pod jego powierzchnią. Teraz należy rozgnieść ją widelcem lub zmiksować w blenderze. Aloes bogaty jest w polisacharydy, czyli wielocukry. I te wielocukry odgrywają ważną rolę w przewodnictwie międzykomórkowym. Tak więc żel aloesowy nie tylko wspomaga leczenie błony śluzowej jelit, ale pobudza też międzykomórkowy przekaz informacji. W Australii mamy platformę internetową, która sprzedaje zdrowe produkty marki Menatech. Słyszeliście kiedyś o tej marce? Wszystkie ich produkty bazują na aloesie. Sądzę, że reklamując swoje produkty, z pewnością wspominają o tej niezwykłej właściwości. W naszym sanatorium nie korzystamy z ich artykułów. Powodem, dla którego o nich wspomniałam jest fakt, że sprzedają godne uwagi produkty, co potwierdzają konsumenci. Ważne jest, że bazują na aloesie. W Misty Mountain mamy bardzo dużo krzaków aloesu. Nie zdziwiłabym się, gdyby było ich około 10 tysięcy. Ich plantacja wymknęła się spod kontroli. Tutaj na półkuli północnej najbardziej nasłonecznioną stroną jest południe, prawda? Na półkuli południowej jest odwrotnie. Tam słońce najmocniej operuje od północy. Posadziłam krzaczki aloesu w różnych miejscach, jednak nie rozwijały się zbyt dobrze. Posadziłam więc kilka sadzonek od zachodniej strony, a to dało niespodziewane rezultaty. Rośliny rozmnożyły się bardzo obficie, tak więc teraz mamy tysiące aloesowych krzaków. Jak z nich korzystamy? Nasza załoga po południu około godziny 16 ścina dwa albo trzy liście takiej długości. Następnie umieszczamy je pionowo w dużym słoiku, w ten sposób, by umożliwić wydostanie się z liści żółtego śluzu, co będzie widoczne na dnie naczynia po upływie około godziny. Niektórzy pracownicy wolą wlać trochę czystej wody na dno. Kiedy żółty śluz wypłynie z liścia, myją liść, odcinają tę dolną część i tną liść poprzecznie na niewielkie kawałki. Następnie pocięte kawałki z trzech dużych liści zanurzamy w dwóch litrach wody i pozostawiamy na noc. O poranku, tuż przed śniadaniem, wodę aloesową z odrobiną soku z cytryny podajemy naszym gościom. Przywilej ten należy do trenera od porannej gimnastyki.

Dzięki zawartości śluzu woda aloesowa ma nieco gęstą konsystencję, dlatego powleka Ico i koi błonę śluzową układu pokarmowego. Jak tylko Edward zdoła opróżnić dzbanek, uzupełniamy go ponownie. Dodatkowo napełniamy kolejne dwa dzbanki, dorzucając do każdego kawałki aloesu. Uzupełniając napój garścią świeżej mięty, wystawiamy dzbany na stół i zapraszamy gości do częstowania się przez cały dzień. Woda ta jest szczególnym dobrodziejstwem dla osób z problemem zapalnym w obrębie przewodu pokarmowego. Następnego dnia wylewamy pozostałości i napełniamy dzbany świeżym napojem. Tak jak poprzednio, tak i teraz, około godziny 16.00 pracownicy ośrodka udają się na żniwo. Obcinają liście, pozostawiają na godzinę w słoju i ponownie przygotowują zdrowy napój, który będzie można pić przez cały kolejny dzień. Ogólnie woda aloesowa nie jest przykra w smaku. Być może uznalibyście, że ma nawet przyjemny smak. Ale w dużym stopniu jest to zasługa świeżej mięty, którą dodajemy po południu. Rano, gdy napój jest ciepły, dolewamy sok z cytryny, co zdecydowanie poprawia walory smakowe naszej mikstury. W ten właśnie sposób możecie stosować aloes przy schorzeniach układu pokarmowego. Mam pytanie, czy po umieszczeniu liścia w słoju ten żółty śluz wycieknie z niego w całości? Tak, jak ustawicie liść pionowo, cały ten śluz ścieknie do słoja. Liść pozostanie nienaruszony. Żółty śluz nadaje właśnie ten gorzki, drażniący dla jelit smak. Co robicie po wyjęciu z wody? Wyjmujemy liść, myjemy go pod bieżącą wodą, odkrawamy dolną część, a liść kroimy na mniejsze kawałki i zalewamy czystą wodą. Liść ze skórą, tak? Tak, te małe kawałki w wodzie wyglądają bardzo ładnie. Czy te roślinki są zimorodne? Rosną też u Was zimą? My również mamy mróz. Rano w Australii temperatura oscyluje wokół zera. Jednak, ponieważ rośliny rosną od strony zachodniej, są osłonięte od zimnego powietrza. Wiem, że tutaj macie śnieg, ale w czasie zimy możecie hodować rośliny w doniczkach i trzymać je w nasłonecznionym miejscu. Warto poszukać kogoś, kto ma w domu aloes, aby kupić od niego szczepki. Rośliny te są bardzo plenne, szczególnie jeśli stworzycie im dogodne warunki. Jakich liści używacie do przygotowania napoju? Starych czy młodych? Zazwyczaj młodych, ładnie rozwiniętych liści. W Misty Mountain korzystamy z odmiany Barbedenzis. Chyba tak się to pisze. Ta odmiana jest przodująca wśród aloesów. Jest wiele odmian, ale tą powinniście się zainteresować najbardziej. Wczoraj omawialiśmy niektóre rodzaje gorzkich ziół, które pobudzają sekrecję kwasów żołądkowych. Wspomniałam również o mieszance leczniczej dla jelit. Teraz jednak chciałabym poświęcić trochę czasu okrężnicy i tym ziołowym mieszankom, które korzystnie wpływają na pobudzenie ruchu robaczkowego, wspomagając wypróżnianie. Ta, którą sami przygotowujemy, nazywa się herbatką na jelita. Komponujemy ją z jednej części szakłaka amerykańskiego, silnie działającego i bardzo gorzkiego surowca, który wywołuje skurcze jelit. Jeśli używamy tylko kaskary, to może powodować skurcze. Jest bardzo silna, jest niezwykle gęsta. Do tego dodajemy dwie części lukrecji. Lukrecja jest słodkim, wytwarzającym śluz ziołem, i stąd jej łagodzące i wyściałające ściankę jelit właściwości. Lubrikanty, trochę jak mukulage, więc może. Oraz trzy części kruszyny pospolitej, która jest spokrewniona z szakłakiem amerykańskim. Z kruszyny i szakłaka używamy kory, a z lukrecji korzeń. a z lukrecji korzeń. Studenci, czy pamiętacie, jak zrobić odwar z kory? Tak, gotuje się ją na delikatnym ogniu. Zapamiętajcie tę zasadę: jedna łyżeczka suszonych ziół na jedną szklankę zimnej wody. Korę i korzeń gotujemy przez około 10 minut na lekkim ogniu. Następnie odstawiamy pod przykryciem do ostygnięcia. To jest ważne, ponieważ w czasie stygnięcia do wody uwalnia się więcej substancji aktywnych. Jak stosuje się taką herbatę? Słucham? Tak, to jest przepis. A teraz podam dawkowanie dla jednej osoby. W Misty Mountain zawsze na początku pytamy gości, jak często chodzą do toalety lub ile razy wypróżniają się na dobę. Jeśli ktoś mówi, że wypróżnia się codziennie, to w niedzielę wieczorem, a więc tuż przed dniem sokowym, podajemy naszą herbatkę. Jeśli mówią, że odwiedzają toaletę raz dziennie. Bo tak naprawdę powinniśmy wypróżniać się dwa razy dziennie. Dr. Kellogg zwykł mówić, że wypróżnianie się raz dziennie świadczy o zaparciach. Wiedzieliście o tym? Powiedział, że trzy posiłki powinny skutkować trzema wypróżnieniami. Podajemy im zatem pół filiżanki przed pójściem spać. Jeśli natomiast mówią, że chodzą co drugi dzień, wtedy tuż przed snem podajemy im pełną filiżankę ziół. Jeśli mówią, że wypróżniają się cztery razy dziennie, zwykle zostawiamy ich w spokoju, ponieważ organizm oczyszcza się sam. Jeśli w poniedziałek w dzień picia soków nie wypróżniają się do południa, podajemy kolejne pół filiżanki herbaty. Pamiętajcie, że macie bacznie obserwować reakcję organizmu. Jeśli jednak ktoś przychodzi do mnie rano i mówi mi, że już cztery razy zaliczył toaletę, podajemy mu wiąz czerwony, inaczej śliski wiąz. Śliski wiąz gęstnieje, gdy zalejecie go wodą, przez co spowalnia i uspokaja perystaltykę. I przez cały ten czas obserwujecie reakcję organizmu. Tylko raz lub dwa razy na przestrzeni wielu lat podaliśmy trzy szklanki w ciągu dnia. Kiedyś na turnusie mieliśmy panią psycholog. Jak powiedziała, że wypróżniała się raz w tygodniu i to ze wspomaganiem, odpowiedziałam jej, że my to zmienimy. Robiliśmy okłady z oleju rycynowego na brzuch. Czy pamiętacie, że olej rycynowy wnika głęboko w tkanki? Kazaliśmy jej usiąść pod strumieniem zimnej wody, a ponieważ w naszym sanatorium nie mamy wanny z krzesełkiem, to poprosiliśmy, by po prostu kucała dwa razy dziennie przez 10 minut pod strumieniem wody. Zimna woda miała za zadanie pobudzić perystaltykę jelit. Gdyby ta kobieta miała lekką niedowagę, to pewnie kazałabym jej siedzieć pod zimnym prysznicem przez pięć minut, ponieważ więcej by nie wytrzymała. Podawaliśmy jej więc trzy filiżanki herbatki dziennie. Jedną przed snem, drugą rano, a trzecią w południe. Wieczorem obudziła się perystaltyka. Nasza herbatka z wyglądu przypomina kawę. Ma czarny kolor, ale w smaku nie przypomina kawy. Dla jednych jest gorzka ze słodkim posmakiem, który nadaje lukrecja, dla innych z kolei na początku jest słodka, a dopiero potem ujawnia goryczkę. Jedni ją uwielbiają, a inni nienawidzą. Jednak większość osób mówi, że może ją znieść. Dobrze byłoby, gdybyście zrobili sobie taką herbatkę i od czasu do czasu ją popijali, by po prostu sprawdzić, jak zareaguje na nią wasz organizm. Zgodnie z moją obserwacją, większość osób reaguje na nią podobnie. Byłoby jednak kiepsko, gdybyśmy nie wspomagali ich tym ziołem, ponieważ pozbawione błonnika soki wkrótce wstrzymałyby perystaltykę. Musicie mieć to na uwadze. Pani psycholog, na którą nie działały żadne przeczyszczające środki, zaczęła wypróżniać się dwa razy dziennie. A pod koniec tygodnia zmieniło się nawet zabarwienie jej skóry. Kiedy przyjechała do nas, miała szarą cerę. Teraz jej skóra była różowa. Zmienił się również koloryt jej gałek ocznych. Jak by wyglądała wasza kuchnia, gdybyście wynosili śmieci raz w tygodniu? Kuchnia pachniałaby okropnie. To nie jest zdrowa sytuacja. Nasza pacjentka opuszczała ośrodek w bardzo dobrym nastroju, wraz ze sporym zapasem ziołowej herbatki i oleju rycynowego. Zaprowadziła wiele drastycznych zmian w swoim stylu życia. Zaczęła pić więcej wody, odrzuciła kawę i była bardzo podekscytowana z powodu uzyskania efektów, które sama mogła zaobserwować. Stwierdziła, że rozjaśnił się jej umysł. I również słusznie zauważyła, że kto wie, czy podobny problem nie nęka większości jej pacjentów. Problem leniwych jelit. Pięć miesięcy po wdrożeniu ośmiu zasad zdrowia i piciu trzy razy dziennie przeczyszczającej herbatki, wypróżniała się już dwa razy dziennie. Ale kiedy po sześciu tygodniach terapii zaczęła wypróżniać się cztery razy dziennie, zmniejszyła ilość wypijanych filiżanek do dwóch na dobę. A kiedy z powrotem, po kolejnych sześciu tygodniach, zaczęła odwiedzać toaletę cztery razy dziennie, zmniejszyła ilość filiżanek do jednej dziennie. I wypróżniała się dwa razy dziennie. I znowu po sześciu tygodniach zaczęła odwiedzać toaletę cztery razy dziennie, i wtedy na dobre odstawiła herbatkę. Czyż to nie jest zdumiewające? To zdumiewające, że ta sześćdziesięcioletnia kobieta, przez długie lata borykająca się z problemem obstrukcji, została wyleczona w ciągu pięciu miesięcy. W Psalmie 104 wierszu 14 czytamy, że zioła zostały dane człowiekowi, by mu służyły. A te konkretne zioła obudziły perystaltykę w leniwych jelitach, ucząc je jak mają na nowo podjąć swoją pracę. Zioła te w sposób delikatny zregenerowały i ożywiły okrężnice. Nie znam niczego innego, co miałoby podobne działanie. Spotykałam ludzi, którzy przez 20 lat przyjmowali środki przeczyszczające. A wystarczyło tylko przypomnieć jelitom, na czym polega ich praca. Pamiętajcie jednak, że nie byłoby takiego efektu, gdyby te wszystkie zasady nie zostały wdrożone w życie. Wielu ludzi cierpi na obstrukcję w wyniku licznych błędów dietetycznych i stylu życia z powodu rafinowanej diety, z powodu stresu i temu podobnych rzeczy. Zdarza się też, że problem może sięgać dzieciństwa. Być może niektórym dzieciom wymierzano karę za chodzenie do toalety, kiedy miały jakieś zadania do ukończenia. Takie sprawy mogą rzutować na dorosłe życie. Gdy prowadziłam szkołę domową, zauważyłam, że po każdym posiłku moje dzieci ustawiały się w kolejce pod drzewem, gdzie mieliśmy toaletę. Starsze dzieci pilnowały kolejki. Naszą toaletą była głęboka na 20 stóp dziura w ziemi.

i tak było po każdym posiłku, ponieważ jest to najbardziej naturalny czas na wypróżnianie się. Kiedyś pewna kobieta powiedziała mi: Barbaro, po każdym posiłku zaliczam toaletę. Jak tylko skończę, po chwili biegnę do toalety i wszystko z siebie wyrzucam. To, co z ciebie wychodzi, to pozostałości z poprzednich posiłków, odpowiedziałam. Ruch perystaltyczny budzi się wraz z przystąpieniem do posiłku. Przepycha on masy kałowe ku odbytnicy. Stąd wypróżnianie się tuż po posiłku jest rzeczą jak najbardziej naturalną. Wielu z nas w czasie długich lat życia nabyło licznych niepożądanych nawyków, dlatego teraz z trudnością poddajemy się pierwotnemu i naturalnemu rytmowi ciała. Na szczęście można to zmienić, a naszym sprzymierzeńcem jest czas. Byłam bardzo wdzięczna, kiedy nasza pani psycholog relacjonowała mi, w jaki sposób zioła stopniowo przywracały funkcję jej jelit? Aloes ma dobroczynny wpływ na nasz układ pokarmowy. Można stosować go w przypadku jelita drażliwego, w chorobie leśniewskiego krona, jak również przy zaparciach i w pozostałych problemach w obrębie trzewi. Co charakteryzuje wiąz czerwony i aloes? Obydwa surowce bogate są w związki śluzowe. Całe wnętrze naszego układu trawiennego przypomina wnętrze naszych ust. Jest wyścielane błoną śluzową. Dlatego też związki śluzowe zawarte w wiązie i aloesie dobrze wpływają na śluzówkę przewodu pokarmowego. Występuje jeszcze jedno zioło o podobnej morfologii. Jest nim prawoślas. Nie wiem, czy ktoś z Was spotkał się z tą rośliną. Zdaję sobie sprawę, że może też istnieć pod inną nazwą. Czy kojarzycie malwę? Wysoką roślinę o pięknych, kolorowych kwiatach, która zdobi wiejskie ogródki? Malwa i prawoślas są ze sobą spokrewnione. Liście prawoślazu wyglądają mniej więcej tak. Są dosyć miękkie, ale po zalaniu gorącą wodą wywar gęstnieje. Mamy jeszcze inne zioła, które doskonale pasują do naszych trzewi. Kiedy wyjdziemy w teren, będziemy mieli okazję przyjrzeć się tej pięknej roślinie, którą jest mięta pieprzowa. Mięta pieprzowa wpływa kojąco na jelita. Jest przyjemna w smaku i sprawdza się bardzo dobrze przy rozstroju żołądka. Będzie również przydatna przy bólu gardła i przeziębieniu. Moją ulubioną herbatą jest połączenie mięty z imbirem. Możecie ją przygotować umieszczając w szklance pocięty w kawałki imbir i liście mięty i zalewając to wrzątkiem. A jeśli chcecie uzyskać naprawdę mocny napój, to wtedy ścieracie korzeń imbiru na tarce i umieszczacie w małym czajniczku do zaparzania herbaty. Kolejnym ziołem korzystnie oddziałującym na jelita jest koper włoski. Myślę, że w waszym ogrodzie jest kilka roślinek kopru. Sądzę, że wszystkie te zioła można by było zakwalifikować jako pierwszą pomoc na dobre trawienie. Kiedy koper włoski zaczyna wytwarzać nasiona, warto je rzuć. One też poprawiają trawienie. W czasie swoich wizyt u córki w Ameryce zawsze chodzimy do sklepu z produktami indiańskimi. Mają tam duży wybór wegetariańskich indiańskich dań. A po skończonym posiłku przy wejściu stoi miseczka z nasionami kopru włoskiego, którymi można się częstować, by poprawić trawienie. Więc omówiliśmy układ pokarmowy. Zajmiemy się teraz wątrobą. Jakie zioła są dobre na wątrobę? Myślę, że poruszyliśmy już ten temat wcześniej, kiedy wstępnie omawialiśmy ten narząd. Chciałabym pokazać Wam, że niektóre z tych ziół możemy wykorzystać również w innych problemach zdrowotnych. Do ziół na wątrobę, o których już wcześniej wspominałam, możemy zaliczyć oset zwyczajny, zwany również ostropestem plamistym. Mimo, że jest to dość gorzkie zioło, to jednak jest ono najlepszym naturalnym lekiem na wątrobę. Poza tym ostropest plamisty pobudza produkcję mleka w gruczołach mlekowych karmiących kobiet. Stąd jego angielska nazwa – oset mleczny. Jeśli kobieta nie ma zbyt dużo pokarmu, może wspomóc się kapsułką lub tabletką z ostropestem. Często otrzymuję maile od kobiet z zapytaniem, w jaki sposób mogą pobudzić wyrzut mleka, ale tak naprawdę jest jeden niezawodny sposób. Należy częściej dostawiać dziecko do piersi, ponieważ między sutkiem a piersią istnieje pewna zależność, zależność popytu i podaży. Kiedy moje dziecko było przeziębione i miało lekką gorączkę, pozwalałam mu dłużej ssać piersi. Nie byłoby przesadą przystawiać dziecko nawet co godzinę, ponieważ ssanie piersi uspokaja je i zwalcza przeziębienie. Dzięki tej praktyce po dwóch dniach zauważyłam u siebie nadprodukcję mleka. Z reguły karmiłam mniej więcej co trzy godziny. Chyba że dziecko było chore, wtedy przystawiałam je do piersi częściej. Gdy dziecko gorączkuje, ma potrzebę częstego ssania piersi. Jest to korzystne nie tylko dlatego, że działa uspokajająco, ale również dlatego, że dzięki temu maluch otrzymuje więcej płynu. To bardzo istotne w okresach rekonwalescencji. Warto więc pamiętać o mlekotwórczych właściwościach ostropestu plamistego. Czas na mniszek lekarski, który ze względu na swoje moczopędne właściwości ma również bardzo korzystny wpływ na nerki, a co za tym idzie, zmniejsza obrzęki w kończynach. Zauważcie, że zawsze przy pojawieniu się obrzęków kończyn lekarz przepisuje leki moczopędne. Tak? W jakiej postaci można go spożywać? Mniszek możecie przyjmować w postaci herbatki, ale ze względu na nieprzyjemny smak, większość osób woli spożywać go w formie nalewki lub kapsułek albo tabletek. My robimy nalewkę z suszonego korzenia. W przypadku gorzkich ziół jest to dobra alternatywa. W czasie prowadzenia sanatorium zauważyłam, że ludzie są przyzwyczajeni do picia słodkich napojów. Lubią je. Jednak w ogóle nie są nawykli do picia gorzkich płynów. Jeśli zioła są naprawdę bardzo gorzkie, stosujcie tinktury. Nalewki przygotowywane na bazie roślinnej gliceryny są słodkie w smaku. W sanatorium gościliśmy kiedyś 92-letniego mężczyznę. Wśród leków moczopędnych miał ze sobą wiele innych medykamentów. Zwróciłam się do niego z propozycją: jeśli chciałbyś spróbować z ziołami, to podałabym ci trzy razy dziennie nalewkę z mniszka zamiast leków moczopędnych. Chciałbyś spróbować? Oczywiście, że tak, odpowiedział. Chciałbym zrezygnować z niektórych leków. Nazajutrz dodał. Ten mniszek jest bardziej skuteczny od moich diuretyków. Zatem warto o tym pamiętać. Tak więc mniszek lekarski oczyszcza nerki. Podobne działanie ma także seler. Surowcem leczniczym są nasiona, które można podawać w formie tabletek albo kapsułek, ale także sok z selera. Dla poprawy smaku łączymy po połowie seler z marchwią. Kolejnym ziołem jest pietruszka. Pietruszka jest doskonałym lekarstwem na nerki. Jeśli ktoś ma problem z nerkami, to codziennie może dodawać do posiłków pietruszkę i seler. To żaden trud posiekać pietruszkę i dosypywać ją do posiłków. Następnym ziołem jest kęcjana. Jej inna nazwa to goryczka. Niezwykle gorzka roślina. Myślę, że wyczerpałam temat na dziś. Czy macie jakieś pytania? Które z gorzkich substancji czynnych dokładnie wpływają leczniczo na ludzi? Hmm. Na to pytanie nie odpowiem. Sama musisz poszukać informacji na temat substancji czynnych zawartych w gorzkich ziołach. Może z 15 lat temu, kiedy studiowałam o ziołach, potrafiłabym odpowiedzieć na to pytanie. Teraz musisz szukać we własnym zakresie. Ale jak one wpływają na funkcje nerek? Czy tylko pobudzają ich pracę? Tak, sądzę, że tak. Mniszek zdecydowanie pobudza pracę nerek. Natomiast celer i pietruszka działają oczyszczająco i wspomagająco. Mam przyjaciółkę, która w nocy często chodzi do toalety. Jak mogę jej pomóc? Cewka moczowa jest mięśniem, a więc można ją wzmocnić. Jeśli więc ktoś cierpi z powodu nietrzymania moczu lub częstego parcia na pęcherz, to w czasie sikania warto wstrzymywać i puszczać strumień i powtarzać to kilkakrotnie. Jest to dobry sposób na wzmocnienie tego mięśnia. Ten sam efekt osiągniemy ćwicząc na trampolinie. Jeśli jednak ktoś ma słabą cewkę, to przed wejściem na trampolinę powinien opróżnić pęcherz. W przeciwnym razie może popuścić w bieliznę. Wcześniej wspominaliśmy o jajeczkach joni. Jajeczka stosowane do pochwowo dla wzmocnienia mięśni obręczy miednicy, której cewka jest częścią. Te kamienie naprawdę poprawiają siłę mięśni miednicy i to w każdym wieku. Czy są jakieś pytania zanim zamkniemy temat? Tak. Czy są jakieś zioła na bóle nerwowe? Wczoraj mówiliśmy o łagodnych środkach uspokajających. Wśród nich omawiany był dziurawiec zwyczajny i jego odżywcze działanie na nerwy. Dla złagodzenia bólów nerwowych można zażywać go wewnętrznie, ale również zaopatrzyć się w olej z dziurawca do zewnętrznego stosowania. Jeśli robiliście taki olej, to z pewnością zauważyliście, że pąki kwiatowe zmiażdżone w palcach wydzielają czerwony płyn. I z niego właśnie powstaje olej dziurawcowy. Pączki należy zalać oliwą z oliwek, a powstały po kilku miesiącach macerat, będzie miał czerwony kolor. Jak pomóc osobie z nerwobólem? Po pierwsze, poprzez masaż pleców. Jeśli ból jest intensywny, należy wmasować olej z dziurawca. Można także wspomagać się tabletkami z dziurawca i prawdopodobnie w tej formie będzie najłatwiej go dostać. Ponieważ są to ekstrakty z dziurawca, będą miały największą kondensację. Nerwobóle to trudny temat. Spotkałam wiele osób z bólami nerwowymi, jako pozostałość po zabiegach chirurgicznych. W tym przypadku może pomóc hydroterapia. Naprzemienne kąpiele mogą przyspieszyć regenerację nerwów poprzez zwiększenie dopływu krwi do tkanek. Wraz z nią przedostanie się również więcej tlenu, wody i składników odżywczych. Krew z jednej strony odżywia, z drugiej zaś odprowadza szkodliwe substancje. Tak więc kąpiele naprzemienne są jak najbardziej wskazane. Zawsze pamiętajcie o tym, by obserwować reakcję organizmu. Jeśli zauważycie, że pacjent się rozluźnia, że mięśnie się rozluźniają, to znaczy, że osiągnęliście cel. Czy to pomoże również przy oparzeniach? Może pomóc, warto spróbować. W czasie wczorajszego wykładu zapomniałam wspomnieć o żywokoście. Czytałam gdzieś o jego niezwykłych właściwościach, a potem potwierdziła mi to pewna kobieta. Chodzi o to, że jeśli nałożycie okład z żywokostu na miejsce ciała, w którym tkwi jakiś obcy obiekt, np. śruba albo stalowy pręt, żywokost wyciągnie je na zewnątrz. Ta pani powiedziała, że żywokost wyciągnął śrubę z nogi jej brata. Nasza droga siostra miała również w ciele wiele płytek i śrub jako pozostałości po licznych operacjach. I to ona potwierdziła tę teorię. Powiedziała, że to dziwne, ale wszystkie płytki i śruby stopniowo wychodziły na wierzch. Sam lekarz stwierdził, że nigdy nie widział czegoś podobnego. Spytałam ją, co zastosowałaś? W odpowiedzi usłyszałam żywokost. Czy olej rycynowy mógłby również tego dokonać? Nie, tylko żywokost mógł to zrobić. Czyli olej rycynowy raczej rozbija, tak? Tak, on wnika w głąb i oczyszcza tkanki, jak gdyby utylizuje. Rozbija wszelkie nienaturalne formacje w organizmie, takie jak guzy, wyrostki kostne, zwapniałe złogi, mięśniaki czy cysty nic z tego nie byłoby możliwe bez łaski i błogosławieństwa naszego pana Jezusa Chrystusa któremu należą się wszelkie podziękowania i wieczna chwała